jakie cechy charakteru twoje sprawiły, że odniosłeś sukces? Oj, to jest trudne pytanie, bo trzeba ocenić samego siebie, natomiast myślę, że na pewno upór, ambicja, dążenie do celu, często bardzo bezkompromisowe, pracowitość, no myślę, że to są kluczowe, ale też zdolność do przyznania się do porażki i szybka zdolność wycofania się z błędnie podejmowanych decyzji, to jest bardzo ważne w biznesie. A odwaga, bo często też mówisz o odwadze, że jest to bardzo ważna rzecz. Tak, rzeczywiście odwaga i zdolność do podejmowania trudnych decyzji w momentach, w których nikt nie jest w stanie ich podjąć, są kluczowe. Przypomniałem sobie jak dziś sytuację, gdy mieliśmy złożyć wspólnie z PGP ofertę na obsługę sądów i prokuratur i w sali konferencyjnej siedząc chyba w 10 osób, żaden z dyrektorów nie rekomendował tego rozwiązania. Byłem jedyną osobą, która powiedziała na koniec, składamy ofertę. Jakimi wartościami w życiu i w biznesie się kierujesz? To jest tak naprawdę bardzo złożone pytanie, ponieważ po pierwsze każdy ma jakieś priorytety w swoim życiu. Dla mnie nie ukrywam takim w biznesie, ale też przekładającym się na życie prywatne celem jest budowanie. Generalnie budowanie czegoś, co będzie służyło nie tylko mnie, ale też społeczeństwu. I to jest chyba cel główny, któremu podporządkowane są cele poboczne. Czy w biznesie udaje się zawsze nie przekraczać jakiejś cienkiej, czerwonej linii? To jest akurat trudne pytanie, gdyż biznes jest na ogół brutalny, agresywny i samarytańskie zasady nie zawsze w biznesie popłacają, więc rzeczywiście bardzo wiele osób ocenia sposób prowadzenia biznesu mojego jako bardzo agresywny. Tak rzeczywiście jest, natomiast ta agresja nie jest agresją samą w sobie, tylko jest generalnie środkiem obrony też przed atakiem znacznie silniejszych konkurentów. Poczta Polska atakuje nas od początku.